jesteśmy w Dębkach. I zaraz będziemy gotowi, żeby iść nad morze, tak? Tak. No, jak Niunia mówi, że jest fajnie, to musi być fajnie. I znów wyjeżdżamy, znów jedziemy do Dębek. Wszystko gotowe, więc ruszamy. Jesteśmy w Dębkach z Niunią nad rzeczką, prawda? Pomachaj, zrób papa. No, przyciapka za nami już zaparkowana. Zobacz, jaka ładna rzeka jest za nami. Przejdziemy się zaraz nad morze, prawda? Tak, przejdziemy się nad morze. Ale tu ładnie jest. Ok, idziemy na spacerek nad morze. Niunia jest w swoim pojeździe, który bardzo lubi. Jesteś w dyliżansie? No, piciu masz? Dobrze. Mam. Dobrze, a my idziemy teraz o tam. Kierujemy się nad morze. Idziemy sobie teraz przez las nad morze. Jak tam, Lila? Idziemy tam nad morze? Dobra, idziemy nad morze. Wózeczek jedzie, a my sobie idziemy. O, po tym piasku wózeczkiem trochę ciężko się jedzie, ale dajemy radę. I tam już morze widać, zobacz. Lila wyszła z pojazdu, zakłada czapeczkę i zaraz będziemy gotowi, żeby iść nad morze, tak? Tak. No, super. O, tak. No to idziemy. No idziemy. O, jak ładnie spacerek po piasku. No idziemy, idziemy. Gdzie ta dzidzia? Idzie dzidzia za mną? Idzie. O, to jest ujście rzeki. Nam się tu bardzo podoba. Chyba trzeci raz jesteśmy i na pewno będziemy więcej razy, bo mamy miejsce na przyczepkę. Ta żabka. No piasek. Kalosze wleciał. To zaraz wysypiemy, tak? Chodź nad rzeczkę. O, jak ładnie. Zobaczcie. Naprawdę. Nawet teraz jeszcze nie ma sezonu. A już jest bardzo fajnie. O, dzidzia. Dzidzie są, tak. Idziemy. Co tam jest? Woda. Ja.
Ale nie za daleko. Zobacz, jak tu woda spływa. Powoli. Powoli. Powolutku. Powoli. Tak. No, wszędzie woda, tam daleko nie idź. Wszędzie woda. Jesteśmy nad morzem, nie? Tak? Jesteśmy w Dębkach nad morzem. Zobaczcie, jak wszędzie ładnie jest. Jesteśmy na takim szypelku pomiędzy wodą. O, tak, zobacz. Słuchajcie. Woda! Słuchajcie, jesteśmy otoczeni przez wodę. Weszliśmy na taką wysepkę. O, tutaj było mało wody. Ja jestem w zwykłych adidasach. Junia ma kalosze, by przeszła. Ale ja chyba poczekam, aż trochę mniej wody będzie, albo będę cały mokry. Jesteśmy uratowani. Udało nam się wyjść z tej wysepki. Prawie że suchą stopą. Jakoś przeskoczyłem. Idziemy wzdłuż rzeki Piaśnica. Ładnie tutaj jest. Jeszcze jakby słoneczko wyszło, to na pewno to zyska całkiem innego uroku. Ale byliśmy i zimą, i jesienią, i teraz wiosną, kiedy wszystko dopiero budzi się do życia, nie jest takie jeszcze aż zielone, a tu i tak jest ładnie. O, pójdziemy sobie teraz tam na mostek. Idziemy. Idziemy, Niunia. Tak, idziemy. Teraz pójdziemy sobie z drugiej strony mostku, na drugą stronę plaży, którą widzieliśmy, naprzeciwko rzeczki. Zobaczymy, jak tam jest. Co, żabka? Idziesz do mnie? Tata, Ania, au. My jesteśmy z drugiej strony ujścia rzeki Piaśnica. Ładna, duża plaża, naprawdę jest tu miejsca. Nawet chyba ładniej niż z tamtej strony tutaj jakoś. Tak jasno się wydaje od tego piasku, ładnie. Kajakami już ludzie pływają. Co tam jest? Jakiś robaczek tu jest. Tak. No, zostaw. Niech sobie żyje w spokoju. Ale piasku, zobacz.
piasek. Tata. Co? Ojcik. Co cik się robi? Zostaw. Kto tam zagląda? Cik. A kto tam zagląda? Tata. Ja. No, tu kiedyś chyba był jakiś mostek, jakiś molo. Zostały tylko paliki. Ale one tylko dodają tu uroku. Wow! Zobacz, co tu się dzieje. Wow, woda tu jest. Głośnik nie słychać, co mówię, ale idziemy coś zjeść. Zmęczona, więc wróciła do swojego wózeczka. Ale tutaj, zobaczcie, co dzieci jeszcze fajnego zrobiły, jaki mega zamek. Zobacz, Lila, jaki ładny zamek. Musimy sobie zdjęcie pyknąć, nie? Jaki ładny. Zobacz, jaki ładny. Zrobimy kiedyś taki? Zobacz. Ale pięknie kwitnie drzewo. Pachnie. Nie moja! No bam. Wózek pojechał nam.